Witajcie w Krainie Klocków, w której prezentujemy wiele ciekawych zestawów LEGO i nie tylko. Za chwilę zobaczycie super pojazd LEGO City, któremu przypisany jest numer 60018. Zestaw ma aż 221 elementów i przeznaczony jest dla dzieci od 5 roku życia. A mówiąc krótko, jest to betaniarka obsługiwana przez dwie minifigurki robotników budowlanych. Na początek przyjrzyjmy się właśnie im. Pierwszy z mężczyzn ubrany jest w pomarańczowe spodnie na szelkach oraz niebieską robotniczą koszulę. Na rękach ma szare rękawiczki, a na głowie nosi czapkę z daszkiem. Drugi natomiast, choć ubrany kolorystycznie podobnie, nieco się różni od tamtego. Spod pomarańczowej kurtki wystaje mu tylko kawałek niebieskiego podkoszulka, a jego spodnie są beżowe. Robotnicy mają niezbędne wyposażenie do wykonywania swojej pracy, a są to taczka, do której napływać będzie cement, oraz łopata. Przejdźmy już do samej betoniarki. Porusza się ona na 8 kołach, nad którymi znajdują się żółte i czarne błotniki. Żółta jest również karoseria kabiny. Z przodu zamontowano dość wysoko ruchome lusterka, tak aby kierowca mógł dostrzec dokładnie, co się dzieje na drodze. Pojazd oznakowany jest tablicą rejestracyjną, a obok niej widzimy dwa jasne światła. Kierowca betoniarki może wsiąść do kabiny, otwierając boczne drzwiczki i usiąść za kierownicą na wygodnym fotelu. Tam też czeka na niego kubek z kawą, z którego może skorzystać podczas przerwy. Dodatkowo kabina kierowcy jest opuszczana, a komin znajdujący obok niej ruchomy. Na samochodzie widzimy mnóstwo ostrzegawczych naklejek dołączonych do zestawu, przeznaczonych do samodzielnego naklejenia. Z tyłu znajduje się wielki bęben obrotowy do zaprawiania cementu. Cement można wylać po szarej, ruchomej rynnie, którą możemy dowolnie regulować. Ustawcie ją tak, aby cement trafił wprost na taczkę, a nie obok niej. Widzieliście już wszystko niezbędne do dalszej zabawy. A więc pomóżcie budowlańcom wylać cement pod fundament nowego budynku. Pamiętajcie jednak, że aby zacząć niesamowitą zabawę z LEGO, należy najpierw złożyć samodzielnie klocki, a w tym pomoże Wam ilustrowana instrukcja.